Tysiąckrotnie dziękuję za możliwość zasygnalizowania pewnych problemów, które będą Państwa udziałem za chwilę. Proszę Państwa, tytuł jest demagogiczny. Tytuł jest po to, żeby przyciągnąć Państwa uwagę. Wiedziałem, że jeżeli użyję słowa Puszcza Białowieska, zaraz się zacznie. Będą Państwo lepiej słuchać i tak czasami robimy w trakcie wykładów ze studentami. Zaciekawiając na samym początku, a później zobaczymy, co będzie. Proszę Państwa, nie sposób w 15 minut przeprowadzić dla Państwa wykład na poły leśny, na poły kognitywistyczny o tym, jak używać liczb w komunikacji społecznej, ale z tym na co dzień mają Państwo do czynienia. Używają Państwo liczb, próbują Państwo komunikować się ze słuchaczami, bądź też z czytelnikami prasy leśnej, bądź czytelnikami stron internetowych, podając wiele liczb jako argumentów merytorycznych, słusznych, ale często nie trafiających zupełnie do słuchaczy. Proszę mi pozwolić za motto mojego wystąpienia uznać nieco sparafrazowany cytat z jednej ze stron internetowych, który mówi, że 19 217 542 Polaków nie zdaje sobie sprawy, że stanowi połowę społeczeństwa. W tym prześmiewczym cytacie, który w oryginale brzmiał nieco inaczej, na stronie nowypompon.pl, zawartych jest kilka prawd. Pierwsza prawda jest taka, że jak zobaczą Państwo za chwilę, że używanie tak dokładnej liczby mija się z celem, ponieważ w oryginale brzmi to lepiej. Połowa społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że stanowi połowę. Druga prawda jest taka, że niestety ta połowa społeczeństwa rozumiana symbolicznie nie zdaje sobie sprawy z bardzo wielu spraw, z bardzo wielu rzeczy, także związanych z lasami. No i trzecia, to są badania statystyczne, ta połowa społeczeństwa, połowa czy więcej. Co legło u podstaw tego zainteresowania, tego wystąpienia? Otóż po pierwsze, mamy jako nauczyciele akademicy dosyć niepokojące doświadczenia dydaktyczne z młodzieżą, która przychodzi po egzaminie maturalnym i nagle okazuje się, że matematyka w zasadzie dla nich nie istnieje albo stanowi temat tabu. Podam przykład z życia wzięty, niezależnie od uczelni, na jakiej to miało miejsce. Znalazł się student, nieleśnik, który potrafił sumować w tabelce metry sześcienne i hektary i wyciągnąć na tej podstawie jakieś wnioski. To nie był to człowiek cierpiący na dyskalkulię. Wydaje się normalny student. Coś takiego potrafił zrobić. Inną przyczyną jest to, co się dzieje w mediach, czyli ta obserwacja odpowiedzi leśników na zarzuty i same zarzuty precyzowane w sposób demagogiczny na temat lasów w ogóle, na temat Puszczy Białowieskiej, a także taka zawodowa praktyka wykorzystywania i przedstawiania danych liczbowych, danych statystycznych w ramach bycia urządzeniowcem, bo przecież w Katedrze Urządzania Lasu pracuję. Iskrą zapalną tego wystąpienia, takim sygnałem było pytanie od grupy studentów, jak to zwykle w lesie, kiedy robimy jakieś pomiary dłuższy czas, pojawiają się tego rodzaju pytania, niezbyt mądre by się wydawało. Ile w zasadzie w Puszczy Augustowskiej jest drzew? I zaczęliśmy się zastanawiać, zaczęliśmy liczyć, ile mogłoby być tych drzew. Wyszła wartość zbliżona do miliarda. Kto z Państwa potrafi sobie wyobrazić miliard drzew? Jeżeli mówimy Puszcza Augustowska, mniej więcej znamy jej granice, wiemy, jak wygląda ten las, ale miliard drzew? Jedno z ostatnich doniesień w Nature. Policzono już wszystkie drzewa na świecie. To jest wartość ponad 3 biliony drzew, nie będę jej cytował dokładnie. Łatwo jest sobie wyobrazić 3 biliony?
Nie, jest to zbyt duża wartość, żeby zrozumieć. Na jednego mieszkańca przypada zatem około 400 drzew. O, to jest wartość bliższa człowiekowi, tak? 400 drzew, rozumiem. 3 biliony zupełnie. Gdzie jest granica zrozumienia? Bliższa miliarda, bliższa bilionów, bliższa tysięcy. U każdego jest inna. Ciekawostką jest w tym samym artykule zwrócenie uwagi na zagęszczenie drzew w naszej strefie klimatycznej, czy to lasów mieszanych, czy lasów iglastych. To jest około 400-500 drzew na hektar. Nie wiem, nie zdążyłem tego jeszcze sprawdzić, czy bierze się pod uwagę wszystkie drzewa, a więc siewki również, ale ta wartość może Państwa zastanawiać. Dlaczego tak jest, że duże liczby nie przemawiają do nas, albo przemawiają do nas często mylnie? Dlaczego łatwiej rozumiemy mniejsze liczby? Czy jest to ludzka słabość, czy jest to naturalny sposób działania naszego mózgu? Patrząc na tak zwane plemiona prymitywne, mają Państwo wykaz różnych, które brane były do tego rodzaju analiz. Właściwie wszędzie istnieją tylko pojęcia jeden, dwa albo dużo. Jeden to ja, wiadomo. Dwa to para, także symetria naszego ciała, dwie ręce, dwoje oczu. A cała reszta to jest więcej, ale nie do końca wiem ile. Czyli to abstrakcyjne rozumienie oderwanych, odliczonych przedmiotów, liczb jest już niewielkie. W starych językach również, w starym chińskim las to były trzy piktogramy drzewa. Jedno drzewo, dwa drzewa, trzy to już wiadomo więcej, las, tłum. A więc jest to w pewien sposób naturalny sposób. Taka percepcja naturalna mniejszych zbiorów, trudność w percepcji większych. Do piątego miesiąca życia dzieci odróżniają od siebie zbiory liczące do czterech przedmiotów. Te umiejętności późniejsze wykształcają się być może z różną skutecznością, jak pokazał przykład tego wspomnianego studenta. Ciekawym przykładem jest to, że w łacinie, w starożytnym Rzymie do czwartego syna imiona były nadawane jako imiona własne, a później brały się już tylko od pozycji, od następstwa rodzącego się i mają Państwo Quintus, Sextus, Octavius, od miejsca, w którym się urodziły w tym ciągu synów. Być może nie zdajemy sobie sprawy, ale miesiące również przecież są numerowane. Tylko pierwsze miały swoje nazwy, a później november, december, prawda? Podstawowa technika liczenia to metoda odpowiedniości, czyli bijekcja. Porównujemy między zbiorem obiektów do policzenia, a zbiorem referencyjnym. Podstawowy zbiór referencyjny mamy przy sobie. Jedna piątka, druga piątka, dochodzą jeszcze palce u nóg, 20 na tym oparte systemy liczenia. Taki system wykorzystywany jest również w praktykach religijnych. Mają Państwo, czy u muzułmanów, czy u katolików, także przyrząd, który pomaga w liczeniu. Interpretując liczby i porównując je, stosujemy poznany w dotychczasowej edukacji system liczenia i zapisu. Kiedy widzimy na szybko dwie liczby duże, co robimy najpierw? Zwykle szukamy miejsc dziesiętnych. Taki zapis utrudnia nam tę formę. Patrzymy później od lewej do prawej, układają się kolejne wartości. Kiedy zapiszemy pionowo, od razu optycznie jesteśmy w stanie ocenić, co jest większe, a co mniejsze. Jak zatem możemy postępować, aby łatwiej trafiać do odbiorcy?
Porównywanie wartości liczbowych jest stosunkowo łatwe dla liczb całkowitych, prawda? Tutaj nie widzimy żadnego problemu, 745 333. Zamiast przedstawiać liczby z dużą dokładnością, która często jest fikcyjna, patrząc na leśne dane, na przykład zasobności czy liczbę metrów sześciennych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, warto użyć zaokrąglenia, czyli około 745 tysięcy. To lepiej trafia do słuchaczy. Użycie liczb z miejscami dziesiętnymi wymaga od słuchaczy większej uwagi. Utrudnia percepcję. 745,333 tysiąca, prawda? Można tak to ująć. A nawet wtedy, kiedy chcemy zaciemnić rzeczywistość, można użyć takiego zapisu 745,1 tysiąca. Używamy dzielenia, które może w słuchaczu wzbudzić popłoch. Mówi, rany, muszę podzielić, nie wiem jak, nie pamiętam, słupki, dawno było. Jakie przykłady, bo widzę, że czas niechybnie biegnie ku końcowi, jakie przykłady można pokazać z naszego leśnego podwórka? Lasy w głowach społeczeństwa, jakie są, Państwo doskonale wiedzą. Wycina się tylko i wycina, zmniejsza się lesistość w Polsce. Przyrost jest znacznie mniejszy od etatu użytkowania. To wszystko bzdury, ale teraz jak na nie się odpowiada? Mają Państwo w internecie tego rodzaju strony, ciekawe jak one byłyby zaklasyfikowane jako neutralne, czy pozytywne, czy negatywne na temat lasów państwowych. Zobacz, jak znikają lasy w Polsce, na których widzą Państwo czerwonym kolorem na mapach naniesione efekty działania huraganu, ale również efekty pracy leśników. Puszcza Augustowska z wyciętymi zrębami, na których znika las. Puszcza Kampinoska, tutaj mało widoczne, ale są też czerwone plamy znikającego lasu. Etat roczny, około 37, słyszymy, że będzie 40 milionów. Jak przemawia to do słuchaczy, 40 milionów metrów sześciennych? Kiedy szybko policzymy, okazuje się, że w ciągu każdego dnia, także dzisiaj, 500 tysięcy drzew idzie pod topór. Brzmi dziwnie, a jak powiemy 500 000 drzew dziennie, jak odpowiadamy? Wiadomo, wystarczy odnieść się do wartości, do wielkości, do liczb, do stanu zasobów, do przyrostu, do zwiększającej się lesistości. Z tego my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że łatwo odpowiedzieć, ale używając we właściwy sposób liczb, trafimy lepiej do słuchaczy niż nie. Wycinanie puszczy, cięcia w parku narodowym, cięcia w rezerwatach. I ten argument w Puszczy Białowieskiej Koronny, wzrastający etat sześciokrotnie, ponad sześć razy więcej będziecie wycinali drzew, niż dopuszczał plan urządzenia lasu. Jako merytoryczna odpowiedź podawane bywają liczby i wskaźniki. Na przykład to będzie tylko 188 tysięcy metrów sześciennych. Czy to jest dużo? Jeżeli popatrzymy, że chodzi o nadleśnictwo Białowieża tylko, jeżeli popatrzymy na to, że w samym nadleśnictwie Białowieża szacowana wielkość metrów sześciennych martwego drewna świerkowego to jest 800 tysięcy metrów, to jakaż to jest wartość etatu? Podaje się tabele, podaje się inne metody, a więc wykorzystuje się chociażby ikonografikę, mapy, na których pokazuje się, że większość tego terenu nie będzie podlegała użytkowaniu w żaden sposób, ponieważ jest chroniona w ramach rezerwatów, w ramach drzewostanów ponad stuletnich, drzewostanów na siedliskach hydrogenicznych i tak dalej, i tak dalej. Podaje się tego rodzaju wartości, ale wizualizacja danych to temat na inną, dużo dłuższą i równie być może pasjonującą albo bardziej pasjonującą wypowiedź. Podsumowując, warto zdawać sobie sprawę z poziomu wiedzy i możliwości percepcji odbiorców. Jeżeli kierujemy jakieś dane liczbowe, to wcześniej może przygotujmy tych słuchaczy. Realną
wartość możemy przedstawiać w postaci takiej, jak Państwo widzą, 17,346,57, bardzo dokładną, choć ta dokładność jest pozorna, lub ponad 17 tysięcy, co zmniejsza nam liczbę, zmniejsza nam wartość, czyni ją bliższą człowiekowi, łatwiej konsumowalną. Ale wtedy, kiedy chcemy ukryć, możemy skomplikować problem lub uwypuklić ogrom opisywanej liczby, 3 biliony drzew na świecie. Możemy też podkreślać prawidłowości. Etat zwiększony ponad 6-krotnie, ale użytkowanie, czy wskaźnik użytkowania niższy niż w parkach narodowych w Polsce. Dziękuję bardzo.